Jedynym ocalałym z katastrofy. Niech się mi pan udzieli pomocy. Filozofia. Żyję na tej wyspie już całe 2 lata i przez te 2 lata udzielam ci lekcji, a ty się jeszcze ociągasz. Trzeba by samego Arystotelesa, żeby się nauczył, jak dodać 2 krzesła do 2 stołów. Ale umiem już mówić, nie? A dzisiaj masz mnie nauczyć. Teraz! Teraz wsłuchaj się w głos mojej muzy opiewającej gniew Achillesa. Gniew Achillesa. Mój ton. Tak jest. Tak jest. Nigdy nie zapominaj, że jestem cesarzem Asyrii. Asyria od północy graniczy z Morzem Kaspijskim, a od południa z Oceanem Indyjskim. No dosyć, dosyć. Wystarczy. Naucz mnie, jak obiecałeś. Ach, cywilizacja, cywilizacja. Tak, tak. Cicho. Co możesz wiedzieć ty, który całe swoje życie spędzasz na tej zapomnianej przez mapy wyspie? Wysepce, którą Bóg przez omyłkę wysłał do oceanu. Powiedz mi, powiedz go! Na kolana. No, już dobrze, dobrze. Opowiem. O tak opowiedz. Cicho. Opowiem moje życie. Wstawałem wraz z pierwszymi blaskami świtania.
Kiedy ojciec przychodził mnie zbudzić, towarzyszył mu legion skrzypków. Muzyka, muzyka. Trąby! Trąby rozbrzmiewały ze wszystkich kościołów, synagog i świątyń. Zaczynał się dzień. Na czym to ja skończyłem? A rankiem przychodził mnie zbudzić legiony trębaczy. Cóż za powitania, co za poranki. A później przychodziły moje cudowne, ślepe niewolnice. Całkiem nago. Nago. Żeby uczyć mnie filozofii. Panie, a jak one uczyły cię tej chwili? Filozofia. Nie wchodźmy jeszcze. A moja narzeczona? A moja matka? Mama! 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 Gdzieś ty to słyszał? Ty mnie nauczyłeś. Kiedy? Gdzie? Któregoś dnia. I co? Mówiłeś, że mama brała cię w ramiona i kołysała. I mówiłeś, że czasami biła cię rózgą i brała za rękę, kiedy szliście na spacer. Czy ogień się pali? Tak. A na pewno pali się dzień i noc? Tak. Wszystko jedno. I tak mam to gdzieś. Co znaczy, że masz to gdzieś? Przecież powiedziałem, że któregoś dnia dojrze nas statek albo samolot i zabierze nas stąd. I co? I co wtedy zrobimy? No, pojedziemy do twojego kraju, gdzie są samochody i płyty gramofonowe, i telewizja, i muzyka, i kobiety, i tace z konfetti, i przygotowałeś krzyż? Czy teraz mnie ukrzyżujesz? Jak to? Przecież to ja mam zostać ukrzyżowany. Losowaliśmy, zapomniałeś? No losowaliśmy, kto ma cierpieć za ludzkość? Panie, ty wciąż wszystko zapominasz. Moje cudowne, ślepe niewolnice ubrane jedynie w różowe ręczniki kąpielowe, które uczyły mnie filozofii. Pamiętam wszystko doskonale. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Jak pieściły moje boskie ciało. Jak czyściły jego najbrudniejsze zakątki. Na konie. Ja mam być koniem? Nie, ja. Patataj, mów do mnie wio. Wio, koniku, wio! Uderz mnie, batem! Wio, koniku, wio! Musimy zdążyć do Babilonu! Prędzej, mam koniku, musimy zdążyć do Babilonu! Gdzie masz ostrogi? Co to ostrogi? Jak ty sobie to wyobrażałeś? Że dojedziemy do Babilonu. Skąd znasz to słowo? Kto cię tego nauczył? Kto do ciebie przychodzi, kiedy ja śpię? Ty. Ty mnie tego nauczyłeś. Tak, powiedziałeś, że to jest miasto w twoim asyryjskim cesarstwie.
mrówki. Mrówki. Miniaturowi niewolnicy. Przynieście mi natychmiast puchar z wodą. Co? Nie słyszałyście? Mrówki. Mrówki. Natychmiast puchar z wodą. No. Nie słuchają swojego cesarza. Dobrze. Więc gińcie u moich stóp. Moją narzeczoną. Teraz... Odmawiasz odegrania mojej narzeczonej? To okrutny. Ostatnio to ja. Za każdym razem robiłem za narzeczoną. A ty nie kiwnąłeś nawet palcem w bucie. Slangu też cię nauczyłem. Kiedy nauczysz mnie architektury? Po co? Przecież ty już jesteś architektem. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja będę narzeczony. Ale czy aby przypadkiem przed chwilą nie mówiłeś, żeby nauczył cię architektury? Ustaliliśmy, że to ja mam być narzeczoną, tak? Ustaliliśmy, że mam cię dziś uczyć architektury. Otóż, fundamentalne zasady architektury to... No dobrze, dobrze, ja będę narzeczoną, skoro tak ci bardzo na tym zależy. Więc jakie są fundamentalne zasady architektury? Powiedziałem, to ja dzisiaj będę narzeczoną, skoro nalegasz. Ubierz szalki i suknię. Nawet nie wiem, gdzie są. Wszystko gubisz, wszędzie wszystko zostawiasz. Ale czy to możliwe, że ty nie masz pojęcia o fundamentalnych zasadach architektury? Ty? Asyryjski architekt? Czy może być, że obdarzyłem cię tytułem najwyższego architekta Asyrii, kiedy ty nie masz pojęcia nawet o podstawach architektury? Ale to nie moja wina. To ty mnie mianowałeś, a nie jestem cesarzem. A gdzie te przeklęte halki? Mrówki! Mrówki, przynieście mi natychmiast suknię i halki. Nie usłuchają cię. Nie usłuchają mnie, cesarza. Mrówki, dzisiaj ja zagram narzeczoną. Natychmiast suknię i halki. Co znaczy dyktator? Powiedzcie mi, oddani moi, czy przygniata was moje jarzmo? Powiedzcie, wyznajcie mi, czy jestem tyranem. Nie, nie jesteś tyranem. Czy to ci wystarczy? Zamordowane mrówki. Właśnie tak robią tyrany. Suknie! Chcę.
że gdy myślę o tobie, czuję, jak między nogami rozkwita mi kwiat, a jego przezroczyste płatki kładą się na uda. Czy mogę dotknąć twoich kolan? Nigdy. Nigdy jeszcze nie czułam się tak szczęśliwa. Tak wielka radość mnie przepełnia, że z moich dłoni ku twoim tryskają strumienie wody. O ty, o kolanach tak białych, tak dekadnych, tak krąglach. Pieść je, pieść! Zbudowałem kanu. Będę wiosłował tak długo, aż dostanę się na następną wyspę. Nieprawda, moje dziecko. Zobaczysz, że to dla twojego własnego dobra. Sprowadź pomoc i przyjadę cię wyratować. Jesteś tego pewna, mamo? Tak, moje dziecko. Mamusieńku, moja kochana. No ty mnie nie zostawiaj, bądź ze mną na zawsze. Tak, moje dziecko, będę tu z tobą dzień i noc. Mamo, pocałuj mnie. Ty śmierdzisz! Ty śmierdzisz! Coś ty do cholery ja! Co? To samo co ty! Zamów sobie wizytę u dentysty. Zaplombuj zęby. Śmierdzisz zgnilizną. Obiecałeś. Obiecałem ci. I co z tego? Ty lepiej powiedz. Gdzie jest to kanu? Na plaży. Kiedy się zrobił? Dlaczego zbudowałeś się w tajemnicy przede mną? Przyrzeknij, że nie odpłyniesz, nie mówiąc mi o tym. Przyrzekam. Na co? Na co chcesz, na cokolwiek, co jest dla ciebie najświętsze. Na konstytucję wyspy. To nie monarchia absolutna? Milczeć! Ja mówię. I tylko ja. Obiecałeś mi? Że nauczysz mnie być szczęśliwym. To nie teraz. Później. Później. Masz moje słowo. Zawsze mówisz to samo. Wątpisz w moje słowo. Powiedz, jak to jest, kiedy jesteś szczęśliwy. Powiedziałem później. Co za niecierpliwość. Co za niecierpliwość. Ach, ci młodzi. Wiesz, co sobie wyobrażam? Myślę, że szczęście to, jak jesteś z kimś, kto ma bardzo delikatną skórę. I całujesz ją w usta. I wszystko spowija różowy dym. A jej ciało pokryte jest mnóstwem maleńkich lusterek i kiedy patrzysz na nią, widzisz milion swoich odbić. I galopujecie razem. Wokół jeziora, na zebrach i na panterach. A ona trzyma cię na lince, uwiązanego do siebie. I kiedy patrzysz na nią, tryska deszcz białych piór, które spadając na ziemię rżą jak młode źrebięta. I wtedy wchodzicie do pokoju. I idziecie po suficie, trzymając się za ręce. A wasze głowy pokrywają się wężami, które was pieszczą. A węże pokrywają się morskimi szkarłupniami, które je łaskoczą. A szkarłupnie pokrywają się złotymi skarabeuszami. Ależ wspaniałe. Prowadziłem życie. Każdego ranka
przychodził zbudzić mnie ojciec wraz z orszakiem baletnic. Ach, taniec, 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 wszystkie tańczyły tylko dla mnie. A potem były audiencje, najpierw cywile, potem wojskowi, no i w końcu duchowieństwo. A właśnie, jaką ty religię wyznajesz? Tę, której mnie nauczyłeś. To znaczy, że wierzysz w Boga. Ochrzcisz mnie? Co? Co? Nie jesteś ochrzczony. Jesteś przeklęty. Każdego ranka i każdego wieczora przez wieczność całą będziesz się smażył. A najpiękniejsze diabolice, specjalnie dobrane, żeby cię jak najmocniej podniecić, będą ci wpychać rozszerzone żelazo w odbytnicę. Oła! A powiedział mi, że pójdę do nieba! Dziecko, dziecko, jak ty niewiele wiesz o życiu. Wysłuchaj mnie spowiedzi. O nie, nie, nie. Znowu ja mam być spowiednikiem. Ojcze, od czasu mojej ostatniej spowiedzi zgrzeszył? Jak bardzo zgrzeszył. Nie podzielę ci rozgrzeszenia, śmieszne, niegodziwcze. Precz z moich oczu. Przeze mnie umrzesz, zgnieciony ciężarem swoich grzechów. I będziesz się smażył przez całą wieczność. Zbijesz mnie? Dobrze. Kogo mam grać? Pojęty. Mam być twoją matką, mówię szybko winny, nie mogę już tego dłużej wytrzymać. Dobrze, dobrze. Trzeba teraz szybko zaspokoić pragnienie dżentelmena, nie wolno zwlekać. Szybko, tylko 10 uderzeń, no. Tylko 10 uderzeń w moim wieku? A co ty myślisz, że jestem młodym Hamletem skaczącym po grobach swych gnijących przodków? Uderz, nie mogę już tego dłużej wytrzymać, to boli! Tylko się nie załamujmy nerwowo, uderzę cię tylko inny raz. Ile razy chcesz, jeśli mocno uderzysz, nie raz wystarczy. No w co dżentelmena uderzy? W ten różany tyłeczek, w te machoniowe plecy, czy w te uda religijne kolumny nieśmiertelnej Sparty. Biginie! Dobrze, zaczynam! Odchodzę na zawsze. I bardzo dobrze. Stwarza mi to okazję na monolog. Och, sam nareszcie. Jak ja mam cierpieć za ludzkość w samotności? Jak? Gniewasz się na mnie? Mam zrobić noc? Rób co chcesz. Lelo, Milu!